Drodzy, kochani, umiłowani kandydaci na mężczyzn. Chcę wam powiedzieć, że kiedyś usłyszałem, że kobieta ma psychikę labilną. Czyli, że u kobiety ta równowaga psychiczna jest labilna. Co to znaczy labilna? Nie widziałem, otworzyłem encyklopedię. To były czasy, kiedy jeszcze nie było Wikipedii, a były encyklopedie. Otworzyłem encyklopedię i zobaczyłem, jak wygląda równowaga labilna. Równowaga labilna to wygląda w ten sposób, że na wzgórzu leży kula. I ta kula może się w każdą stronę potoczyć. I to jest równowaga labilna. To znaczy, że kobieta, której równowaga jest porównywana do równowagi labilnej, kobieta ma tę labilną równowagę, może podążyć w dowolnym kierunku, którą zostanie popchnięta. To znaczy, panowie, uważajcie, jeżeli masz do czynienia z kobietą, to jest podobnie jak z kulą. Ona się może potoczyć w dowolnym kierunku. Od was zależy, w jakim kierunku zechcecie, żeby kobieta się potoczyła. Dlatego mam nadzieję, że niektórzy już wiedzą, że mają ogromny wpływ. Wystarczy niewielka ilość przyłożonej energii do kobiety i ona jest gotowa się toczyć. Życzę wam, abyście wiedzieli, jak przyłożyć tę niewielką energię i od której strony, aby potoczyła się do was, panowie.